Siema, w dzisiejszym odcinku na kanale Jaszczur, czyli najgrubszym kanale w Polsce. W dzisiejszym odcinku jest bardzo ważny odcinek, ponieważ jest niedziela, jest dzisiaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i lecimy pomagać, lecimy na jakby moto orkiestrę, gdzie ludzie będą mogli oglądać furki, wpłacać jakby na WOŚP i za to będą mogli się przejechać autami z nami, no nie wiem, pogazować, posiedzieć i takie pierdoły, więc zabieramy 3-6, żeby postrzelać dzieciakom ogniem z wydechu. Myślę, że będzie ciekawie, będzie dużo aut, bo mega dużo osób jedzie na to, z tego co słyszałem. Nim zacznijmy, mam jeszcze kolejną taką fajną inicjatywę, gdzie można przekazać jakby zysk z tego, pójdzie na zwierzątka, na karmę dla zwierząt. W opisie macie link do pay per view na Prime Mag, gdzie się bije kamerzysta, Krusz, Wiwiola, no i tam wiele innych i po prostu chodzi o to, że każdy kto kupi z tego linku pay per view, po prostu suma z niego zebranego pójdzie na karmę dla zwierząt. A także można wygrać właśnie, tak jak dzisiaj, za przejażdżkę ze mną ktoś płaci, wrzucamy za to do puszki pieniądze. To tak samo tutaj, kto kupi z tego linku, weźmie udział w losowaniu na przejazd ze mną driftowy BM-kom. Potwierdzenia wysyłajcie na mój Instagram, a dla fanów bardziej Kruszwila i kamerzysty niemotoryzacyjnych do wygrania będą różne ciuchy z ich prawie wszystkich kolekcji, jakie były dotychczas, które są już niedostępne do kupienia, także będzie fajna pamiątka dla fanów kamerzysty i Kruszwila, a dla was motoświry właśnie przejazd ze mną. Także zachęcam do kupowania. No i co? I wypada chyba trochę opukać tego gruza, nawet jak gruza, ale i tak wypada opukać na taką imprezę. Także podjechałem na mynie, zaraz pukamy furkę, umyjemy, a potem lecimy jeszcze po Natalię i jedziemy na zlot. Nie wiem, można to chyba nazwać trochę zlotem. Jedziemy na pokaz aut i takie tam rzeczy, no. Także jedziemy, znaczy idę myć, no. Furka bardzo ładnie opukana, ładna pogoda, będzie się ładnie błyszczyć w słoneczku. No, umyta za 2 złote, ale myślę, że nie jest aż tak źle, nie jest aż za dobrze, ale jest tak akurat. Mam już w końcu Natalię, trochę się na nią naczekałem, ale patrzcie co jeszcze mamy. Tutaj mamy profesjonalny sprzęt stereo, będzie grało jak szafa grająca. Wziąłem od babci z domu głośniki i będzie łupać. Zaraz ci pokażę jak łupię, aż ci uszy zatka. Natalia przyjechała osobno i ogiem ci wali, wiesz o tym? I nie nagrałaś mnie, jak mnie otoczyło stado dzieci i strzelałem. Wiesz ty co, taka atrakcja, a ty nie nagrywasz. Ale no, powiem ci, że mój się zalał na myjni, cewki, słabo strzela, ale coś tam strzela. Chodź, idziemy się przejść, pokazać, no co? Chodźmy pokazać, co tu stoi. Tu jest taka strefa jakby otwarta bardziej, a tam jest taka totalnie zamknięta i tam są takie super fury, a to są takie fury jakby, że może każdy wjechać, kto uważa, że ma fajną. O. Dobra, postawiliśmy auto na wystawie, przejazdki będą zaraz robione. Idę wam pokazać, jakie są fury. Tutaj na razie, na tym placu. Zobaczcie, kolejny ma problemy z dokładkami. Z tymi dokładkami u nas to jest tragedia, takie drogi są. O, tu supra. No Natalia, idziesz ty oglądać czy nie? Idziemy same Audi, idziemy przyjechać na jakieś BMW. To bójca, angliczek i kabrio dodatkowo, ale patrzcie jak fajnie poszerzony. Poszerki tu mi się mega podobają, poszerki. Ej, a czemu taka japa? No bo kurwa szczur się musi przecisnąć. Tu jaki customowy samochód, jaka okleina i dodatku elektryczny, wiecie jak to ma kopa? To są dopiero fury. Na Suprę, Supra oczywiście też niestety Anglik, ale cóż, lepszy to niż nic. Co sądzicie o tym samochodziku? Taki ciekawe ma te takie dokładeczki. Nie pamiętam jak się ten pakiet nazywał, ale jakoś tam się nazywał. Ale no, szybcy i wściekli są.
To jest Karlo. Siema. Karol, i on ma takie fajne, czarne, ciemne auto. I to jest najszybsza fura w Szczecinie chyba. Nie mówię, ile ma koni, nie widać go w ogóle, czarne szyby takie. To jest tak czarne auto, że w nocy się ze wszystkim zlewa. Ma jeszcze czasami takie ciemniejsze rejestracje, ale dzisiaj nie. No ale powiem wam, że iRajdzik jest. Kurde, to jest najlepsze. Nie mówię wam, jakby co to nie wiecie, ale to jest na magnes, nie można ściągać. Ale jakby co to nie wiecie o tym. Ale dobrze sklepione, dobrze siedzi, fajnie. Legendarny Tłomek. Patrzcie, dzieciaki mogą kredą mazać po tym aucie. Ale faza, to jest dopiero pomysł fajny. To i tak nie jest chyba dopuszczone do ruchu, z tego co wiem, także w domu tam zaróżni. Ale to jest legenda Szczecina, ten samochód ogólnie. Czy jaki garbusik, taki podobny do niego, nie? A to ten? Tak, do mnie. A Jaś Fasola taki miał jeszcze przypadkiem? Nie, to, nie on, on jeździł mini starym. A on miał mini, to takie kurde na klasyku. A to jest garbusik, ale fajną ma rejestrację, zobacz. I ma takie żółte lampy, ale ogólnie jak masz starą furę, to podobno są legalne, a nową nie. Ruda go wcina. Ale to nie, to jest specjalnie tak dla, wiesz, dla stylu, nie, że stare, podkreślić, że stare. Ale nie, no fajny taki. A z tyłu jakoś fajnie, czy nie? A, może być. A wiesz, że to ma silnik z tyłu jak w Porsche? Serio? A to może tak ten rower? Nie, walizkę. Nie wiem, tam silnik jest, tu się chodzi, ale no. Uch, ma pipkowate wydechy takie. Znowu, jakie cieniutkie takie. Fajny maluszek, nie szeroki, stary, zglebiony, fajnie. Fajna limuzynka Chryslera, piąteczka fajnie zglebiona, ale tu patrzcie jakie grube projekty. M36 i Poldozer, to są furki do driftu. Oni nam zmieniali kiedyś oponki. Patrzcie to, wystające smaski silniczek. To jest chyba z Opla bodajże. A tutaj jest trzyszóstka, jakaś trzyszóstka, ale fajnie oklejona za to. Ogólnie tym jeździ dziewczyna i driftuje i polonezy jeździ chłopak, sobie razem driftuje, także faza. Fajny ten polonez, bo jak na poloneza to jest mega fajny. Zobaczcie jak szeroko, poszerki są, jest wyszony, klatka jest grubo, to już jest tak, wiecie, pro. Plastikowe szyby i te sprawy, największą robotę robi wystający silnik. I to jeszcze zapalony, o, kręci się. Lambodorsy w Hondzie, ale faza. Auto mojego taty. To jest fajne, no. A jeszcze jest takie coś, co wygląda jak nitro, że dymek leci. Tak? No, uwaga. Pa, oni mają dymek z maski. Patrz to. Ale grubo, ty. Ale faza. Oj, to jest fajne, a nie jakiś tam pierdoły. Tak, o, fajnie oklejona, jak fajnie w koło w deszku kratka. Ale te lambodorsy to robią roboty, to jest inne to. Właśnie, tu jest mój ukochany kolor, pasuje pode mnie ta furka. Aż wam odwrócę kamerę, to jest naszego ziomka. O, zielone, pasuje, nie? Muszę pomalować auto w ten kolor, bo po prostu ja plus ten kolor, plus takie auto, pasuje idealnie, idealne połączenie. Starko! Tu! Daj mu! Dobrze! Teraz to jest maszyna, nie tak jak wcześniej. Zobaczcie, pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Tu można się przymierzyć, zrobić fotkę. Oznakowany wośpem. Ale dobry wyglądał, Szczeku. Jakbyś był dużo wyższy i bardziej napakowany. A, tu masz łapki macie, żeby się złapać. Z kastetów jest zrobiony, pa. Tu, co jest ty? Z kastetów te do trzymania? Tutaj sam jak jesteś knypkiem, to możesz się podpiąć wyżej. Spiąć. Idziemy sobie, E36 stoi. I wsteczne mu się palą, nie? Mówię, kurde, cofa w nas. A tam w środku nikogo nie ma. O co chodzi? A w środku się coś pali? Nie. O co chodzi tutaj? Jakieś magiczne auto. Patrzcie, kolejna fura, która do mnie pasuje, zobaczcie. Takie fury mi się podobają, a nie. Kolor jednak robi robotę. Mieliśmy takie białe przecież. No to bez podjazdu do zielonego. Upa, upa. Racing Szczecin, dredziasty, po drugie nasz oryginał. Oryginał. Nie, no bandyci nie. H45S, my mieliśmy A35. Ale kurczę, kolorek jest, no petarda. Patrzcie, E36 Gangsta, E36, poszerka z przodu, poszerka z tyłu. To jest to, ale szkoda, że bez empaczka, nie? Elegancka jest, tego zawodnika? O, ale szkoda. Pamiętacie go? Jak nie można nie pamiętać. Który mówi tak, to ten.
mój bąbelek opele, kurde, patrzcie to. To mi się podoba. I też są takie fajne nakrętać. Zjechał na dół, teraz jest fajnie. Jeszcze jedzie w dół. Jeszcze jedzie w dół. O, teraz tył, teraz tył. Teraz tył. O, tak jest, musi być spasik. Fajnie teraz siad, to mi się podoba, jak na kauta siedzą. Tu kurde, na co dzień tak się nie da iść. Trzeba mieć i-rajda niestety, na gwincie to lipa tak. O to, o to to. Ale turbinkę, no mogę większą wrócić. No turbo. Kuba w bagażniku z pociągiem jest. Nadal pociąg nie jeździ, jak go namawiam, ale może kiedyś, może kiedyś. Głośniki w klapie, patrzcie. Przy środku są głośniki. O, tutaj są głośniki. Wszędzie są głośniki, to gra jak nie wiadomo co. I zasuwa, i wygląda, i gra. O, ale kurde, Need for Speed. Ja mam tylko jeden taki zegar. No ale jak masz turbo, to się przydaje temperatura oleju, wody, tego, ile dmucha. Wszystko jest potrzebne. Fajnie, fajnie. Mamy Volvo, ładnego klasyczka. Ranger, jak wielki to się wydaje. Patrzcie, już tym 92, jaki to jest plotkiel. Kurde. Tutaj sroka, korwetka biała. Taka jak ma Wojtek Gola, to jest takie auto. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie znam się na korwetach, ale tak mi się zdaje. Ogólnie wam powiem, że ogłosili nasze auto mojej Natalii, że najgłośniejsze auto tutaj mamy. Wszyscy mówią, jak popierdzieliśmy. Ciemno, neony zaczęły się odpalać pod autami. S46 już nie ma, byśmy odpalili te ślady, ale Natalia pojechała. Tam też światełka głośniki grają. Teraz będzie fajnie, lepiej widać ogień po ciemku, jak będziemy strzelać. To prawda. Ja mam bez kurwy. A to mi tak chodzi ciszej. On przy mnie tego nie słychać w ogóle typa, co? Pa, pokażę ci coś, funkcję magii. O! O, i teraz mamy w HD. Dawaj, wejdź, wal ogiem, a ja tu buta przytrzymam. Dawaj, jeszcze nagramy. Dawaj, uwaga! Odejdź, odejdź, odejdź. Był? Był ogień. Dobrze. Dawaj, teraz nagramy golfa. A co z golfem? O, jak strzela. Czy zgasiłeś już? Zgasiłem. Ajajaj, zgasił. Będzie ale na, chodźcie. Będzie na zimnym będzie. Ja tam M4 strzela, nie słychać jej przy naszej BMW, co? No nie, jakiś... Patrz, golfa też dobrze słychać. Patrz to, patrz to. Jego na tym. Będzie kopcik. Będzie. Będzie. Będzie kopcik? To dobrze. Kocham to, to jest najlepszy w samochodach, a nie tam jakieś gówna. Musi strzelać, musi świecić pod spodem i driftować. Ważne, żeby strzelało, nieważne jakie drogie, nie? Da. Nie. Nie, tak nie jest. Polecamy... A BMW to w ogóle jej nie słychać. Bezkitunowe auto i się gości biorą, ale głośno, a my daliśmy gaz, to nic go nie słychać. Dobra, polecamy niskie auta z dobrym felunkiem. Właśnie, dlatego to jest inny stan umysłu. Jak tam też gazu, tak nie ma, a u mnie jest. Kupię Mercedesa W124 za nie wiem ile, dajcie propozycję. Chciałbym powiedzieć, że mój przedmówca jest idiotą. Człowieku, zapuszę fajerwerki, jak będą strzelać wydechem. Bedo? Bedo czy nie bedo? Cia. Będą. Instagram MK4 bajnowy, jak chcecie słuchać strzałów autka, to tam na tym Instagramie wrzucam jak golfik strzela. Ty czekaj, czekaj. Na Instagramie Krycha Slup, macie Hondę CRX-a, będzie Opel, będzie rower, k***a, będzie dużo rzeczy, ja p***olę! Ale nie przeszkadzam. Prawie żeś mnie trzasnął ogniem. Tak? Nie trzasnął? Nie, uciekły. Tak. Kiedy mamy strzelać tych wydechów? Zawsze. Już jest 20. A nie, jeszcze minutkę. Esa, patrzcie jakie bajerunckie kierunki mam. To co to jest za pypek? Biedak na 9.5 jeździ. I puszczę. 6, 5, 6, 2, 1, 4.
paliwa już! Ale nie mam kleksonu! Nie ma! Chciałem zobaczyć, bo ja nic nie... Nie da się, no nie da się. No i to się tu bebelki zatyka, jak się tu stoi. Tam jest lepiej. Ale jak jadę, to jest w ogóle jeszcze głośno. To już wtedy to ja nie wiem, jak jest głośno. O, korb będzie, korb będzie. O, dawaj. Masakra. To ja hamulec. Ja mam 80 stopni! Na zimnym go tam, kurwa! Na zimnym, no jest! Na zimnym, rozumiła! Ogólnie słuchajcie tego, powstaje nowy kanał na Instagramie, znaczy profil, przepraszam bardzo. Tutaj ST fotografia, będziemy stawiać zdjęcia samochodów z Zachodnie Pomorskiego lub więcej. Polecam serdecznie. Dawaj, daj mu! Ludzie uciekają. Cześć widzowie, wróciłem z wakacji. Uszy mi zatkało, czuję się dobrze, ale myślę, że operacja niedługo. A najgłośniejsze auto tego miejsca. Juhu. Drugie najgłośniejsze, Golf 4, 1.9 TDI. Tanie auta, a najgłośniejsze. Ja mam pelerynę niewidkę. Ja mam pelerynę niewidkę, co nie? Ja kupiłem. Auta nie mam, bo znikło. Wystarczy nie mieć tumika i rurę ze znaków spawać. I wgrać u Janusza procedurę strzelania z myszki. I jesteś gość! Za stówę wgrać program Yellow, a nie tam kwasówki za 15 koła. Programy za 3 koła. Wystarczy 100 zł i rurę ze znaku. I spawać za 5 zł i kurde masz. To jest to. A u mnie nic, za darmo, tylko program. Posłuchaj. Granie popcornu i tyle, no i masz. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wy w waszych miastach, albo też może byliście akurat u nas, w naszym mieście, wrzuciliście coś do puszki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i cieszę się, że takim jakby eventem motoryzacyjnym też mogliśmy to wspomóc. Także super i było spore zainteresowanie ludzi na autka. Także git. No i co? Jak nie subskrybujesz tego kanału, daj suba. I dzięki za oglądanie. I... do następnego.